Siemano. Słuchajcie. Obiecałem zrobić filmik o swojej redukcji, którą ostatnio przeprowadziłem, więc dzisiaj właśnie nadchodzi ten czas. Czyli jak schudłem 15 kilo w 3 miesiące. Dobra, więc może zacznijmy po kolei, bo sama nazwa tego filmiku i to, co mówię, to taka trochę abstrakcja, bo 15 kilo w 3 miesiące nie jest zdrowe i to od razu od tego muszę zacząć filmik i to należy podkreślić. Tylko pamiętajcie proszę, że jestem zawodowym sportowcem. W zawodowym sporcie jakby troszeczkę inaczej do tego się podchodzi i czasami się robi rzeczy, które właśnie niekoniecznie są zdrowe, bo taka utrata wagi jest po prostu no, dosyć duża i moim zdaniem fajnie by było robić to zdecydowanie wolniej. Tak samo jak szybko mówię, szybko chudnę, więc lepiej róbcie to wolniej, na pewno będzie Wam to bardziej na zdrowie. A więc tak, opowiem Wam, co trzeba zrobić, żeby schudnąć, a jednocześnie opowiem mniej więcej, jak to wyglądało u mnie, bo ten schemat, który Wam zaproponuję, jest bardzo podobny do tego, który stosowałem ja. Otóż, ważyłem 107 kg na mojej przedostatniej walce, która była w kwietniu w Warszawie, a przed tą moją ostatnią walką miałem wagę 92, czyli udało mi się zrzucić 15 kg. Całe zbijanie wagi tak naprawdę to było około 3 miesięcy, czyli mniej więcej tyle sobie czasu dałem. Był to wrzesień, sierpień i lipiec. Co jest najważniejsze? Oczywiście pierwsze, co musimy zrobić, co jest bardzo istotne, to jest ustalić, jaki mamy bilans kaloryczny. Największym błędem ludzi jest to, że czasami patrzymy, mój kolega je tyle kilokalorii i chudnie, czyli ja będę jadł tyle sam. Nie jest to dobre. Nie jest to dobre z tego powodu, że każdy z nas ma inne zapotrzebowanie kaloryczne. Nasza praca, nasza aktywność, nasz wiek, nawet wielkość masy mięśniowej, wszystkie te czynniki mogą wpływać na to, jak duże jest nasze zapotrzebowanie kaloryczne. Więc pierwsze, co musimy zrobić, to dopasować do siebie kaloryczność, taką, która jest nam niezbędna, żeby utrzymać wagę. Swoją drogą, jeżeli klikniecie teraz tutaj, zobaczycie link na filmik, w którym właśnie mówiłem, jak takie zapotrzebowanie kaloryczne powinno być obliczone. Więc nie będę teraz marnował czasu, w wolnej chwili sobie zobaczcie ten film, a ja przechodzę do dalszej części. Pierwsze co, kiedy mamy zapotrzebowanie kaloryczne i chcemy schudnąć, czyli chcemy pozbyć się nadmiaru tkanki tłuszczowej, które mamy, to wiadomo, to jest tłuszcz, tak? Czyli w miejsce, w którym magazynujemy taką, powiedzmy to, zapasową energię. Żeby wykorzystać taką zapasową energię, musimy zrobić deficyt energii, który sobie dostarczamy z pożywienia. Czyli musimy spowodować, żebyśmy jedli mniej energii, czyli mówimy tu o białkach, tłuszczach i węglowodanów, w stosunku do tej energii wydalanej, czyli którą wydalamy. Jeżeli na przykład poprzez aktywność fizyczną czy ciężką fizyczną pracę. Jeżeli doprowadzimy do takich warunków, to nasz organizm zacznie czerpać z tej zapasowej energii, z rezerwy energetycznej, czyli właśnie w postaci tkanki tłuszczowej. Czyli tak się chudnie. Czyli kiedy obliczamy sobie zerowy bilans kaloryczny, robimy bilans ujemny. No i tutaj już kwestia bardzo indywidualna. Można na przykład sobie zrobić, zacząć, tak ja na przykład ja robiłem. Ja na początku ustaliłem sobie dietę z zerowym bilansem kalorycznym i następnie stopniowo, powolutku ścinałem sobie kalorie. Czyli na przykład co jakiś czas, co dwa, co trzy tygodnie obcinałem sobie po jakieś tam 5-10% mniej więcej tego zapotrzebowania kalorycznego. Robiąc stopniowy deficyt kaloryczny, udało mi się, po prostu stopniowo schodziłem. Nie było to od razu zbyt mało kilokalorii, co było bardzo fajne. Dzięki temu też moje samopoczucie było dobre i bardzo fajne. Więc to jest rzecz najważniejsza. Jednak co w tym jeszcze było dosyć istotne? Często ludzie, kiedy chcą schudnąć, robią kilka podstawowych takich błędów. Nieraz mówiłem o tym na filmach, ale uważam, że powinienem Wam o tym powiedzieć. I może nawet od tego powinienem był zacząć ten film. Ale znacie mnie, ja zawsze lubię mieszać kolejność. Musimy sprawdzić, czy stan naszego zdrowia jest dobry przed rozpoczęciem redukcji oraz w trakcie redukcji. Ja podczas tej redukcji, kiedy przygotowałem się do walki, robiłem badania dosłownie co miesiąc. Oczywiście ja jestem zawodowym sportowcem, nie mówię, że też powinniście robić co miesiąc, ale uważam, że przed oraz w trakcie warto byłoby zrobić, żeby zobaczyć, czy na pewno wszystko jest w porządku. Ponieważ jeżeli będzie zbyt duży stan zapalny w organizmie, no niestety. Niestety ta redukcja nie pójdzie po naszym planie, doprowadzimy do przetrenowania
i wszystkie nasze plany legną w gruzach. Niestety. Kolejna rzecz, też dosyć istotna, którą też powinienem był powiedzieć na początku, ale cóż, jak zawsze zostawiłem to na później. Czas. Powinniście sobie dać na redukcję tyle czasu, żeby Wam to wystarczyło. Jeżeli obudzicie się na przykład miesiąc przed, że chcecie schudnąć ileś tam kilogramów, będzie to zbyt mała ilość. Oczywiście każdy z nas powinien znać swój organizm. Ja na przykład znam swój organizm doskonale i miałem świadomość, że przy moim trybie życia, przy bardzo intensywnych treningach jestem w stanie zrobić taką redukcję, a nie inną w tak krótkim czasie. Ale jeżeli na przykład nie macie świadomości, ile kilogramów moglibyście schudnąć, to szczerze mówiąc, proponuję Wam po prostu zacząć dużo wcześniej, żeby powolutku redukować. Czym wolniej będziecie redukować, tym będą lepsze efekty, a co najważniejsze, efekty będą trwałe. Jeżeli robimy zbyt drakońską dietę, tak zwaną dietę eliminacyjną, bardzo ubogą kaloryczną dietę, to zazwyczaj po takiej diecie następuje efekt jojo. Jest to spowodowane różnymi czynnikami, na przykład wpływ na hormony takie jak leptyna, tak? Czyli tutaj też jakby w tym momencie ta regulacja naszego pokarmu, które spożywamy, i uczucia przede wszystkim sytości, ona jest zaburzona, czyli możemy spożywać znacznie więcej pokarmu niż powinniśmy. To jest pierwsza kwestia. A kolejna kwestia jest taka, że bardzo często są aspekty psychiczne, że po prostu kiedy przez jakiś czas nie spożywamy swoich ulubionych pokarmów albo cały czas czujemy się głodni i później przychodzi moment, że w końcu nie musimy głodować, możemy jeść wszystko, to nagle rzucamy się na jedzenie. I to jest bardzo, bardzo niefajne i tego powinniśmy unikać. No bo nikt z nas chyba nie chciałby schudnąć, załóżmy, nie wiem, 10 kg, a później przy tej 12. No to się mija zupełnie z celem. A uwierzcie mi, że z mojej praktyki trenerskiej właśnie tak bardzo często wygląda, że ludzie chudną, a później tyją z powrotem tyle samo. To nie jest fajne. Wróćmy jednak do diety. A więc tak, co jest dla nas tutaj najistotniejsze? Oprócz tego, że ustalamy kaloryczność diety, tak jak Wam mówiłem, powinniśmy oszacować mniej więcej ilość białka, tłuszczy i węglowodanów, którą powinniśmy spożywać. Oczywiście jest to kwestia bardzo indywidualna i każdy z Was powinien tak naprawdę spożywać inny stosunek makroskładników. Może to wynikać od tego, że na przykład ktoś trenuje siłowo, ktoś biega, ktoś pływa, a ktoś w ogóle nie trenuje. I tak jest na przykład z białkiem. Ilość białka, jaką powinniśmy spożywać, jest bardzo mocno uwarunkowana od naszej aktywności. I na przykład przy wysiłkach beztlenowych, różnego rodzaju interwałach, treningach siłowych i tak dalej, ta ilość białka powinna dochodzić tak naprawdę około 2 gram na kilogram masy ciała tej właściwej. Taka ilość białka powinna mniej więcej znajdować się w naszym pożywieniu. Jeżeli mamy taką ilość białka, to w tym momencie nasz organizm będzie miał odpowiednią ilość składników do budowy, regeneracji, bo z białek są zbudowane nie tylko mięśnie, ale enzymy, hormony i tak dalej. Białko naprawdę pełni bardzo wiele ważnych funkcji w naszym organizmie, również funkcje odpornościowe. Przy zbyt małej ilości spożywanych białek, tak, możemy doprowadzić na przykład bardzo mocno do osłabienia naszej odporności, co szczególnie w takiej porze jak teraz, czyli mamy tutaj październik, może skutkować tym, że będziecie co chwila chorzy. Kolejna rzecz, na którą powinniśmy zwrócić uwagę, to tłuszcze. Tłuszcze są bardzo ważnym składnikiem diety i to nie jest tak, że jeżeli spożywamy tłuszcz, to tłuszcz się od razu odkłada. Tłuszcze wpływają również na hormony. W tłuszczach są zawarte witaminy A, D, E, K. Bardzo istotne witaminy, jeżeli chodzi i o antyoksydację, wpływ na wzrok, na naszą skórę, na układ hormonalny. Więc generalnie te witaminy, one są w obecności tłuszcza przyswajalne i dostarczane, więc musimy jakby zadbać odpowiednią podaż tłuszczy w diecie. Jeżeli nie będzie tłuszczu w naszej diecie, możemy również doprowadzać do zaburzeń hormonalnych, gorszej pracy błon komórkowych, co całościowo wpłynie na jakość naszego samopoczucia i poziom energetyczny. Fajnie by było, żeby tłuszcze wahały się w granicach 15, maksymalnie do 30% Waszego zapotrzebowania kalorycznego. Jeżeli będziemy dawać tłuszcze zbyt dużo przy wysiłkach na przykład o charakterze beztlenowych, czyli właśnie interwały, trening siłowy i tak dalej, nie do końca to będzie dobrą strategią z tego powodu, że coraz więcej badań wskazuje na to, że to właśnie węglowodany przy takich wysiłkach są dla nas korzystniejsze. Szczególnie, że pamiętajcie, kiedy mamy trening o charakterze beztlenowym i nie ma tak zwanego pełnego dostępu do tlenu, my nie spalamy tłuszcz. My spalamy właśnie wtedy węglowodany. Dlatego węglowodanów procentowo w naszej diecie u osoby trenującej beztlenowo, czyli na przykład siłowo, czy crossfit, czy sztuki walki, powinno być najwięcej. I tak właśnie było w mojej diecie. Węglowodany powinny stanowić pozostałość, czyli pozostałe kalorie, które nam dostają po odjęciu białka i tłuszczy, powinny stanowić węglowodany, czyli to będzie w granicach
w zależności od rozkładu, jaki zrobicie, od 40% do 60% rozłożenia kaloryczności diety może stanowić węglowodany. Czyli powiedzmy ta dieta, którą moim zdaniem warto byłoby stosować u osoby trenującej, szczególnie beztlenowo, będzie z przewagą węglowodanów nad pozostałymi składnikami w diecie. Piesku, piesku, chciałem ci powiedzieć, ty bardzo przeszkadzasz. Wiesz, bardzo przeszkadzasz, też mógłbyś troszkę schudnąć. A cały czas chodzić wpierdalasz coś. Będziesz grzeczny. Dobra. To był błąd. To był wielki błąd. On teraz... Dobrze, chodź, zapraszam. No, zapraszam. Dobra. Jest trener Mateusz. Jest to bardzo słynny trener personalny wśród warszawskich psów. Dalszą część filmiku poprowadzi on. Nie, jednak nie. Uciekaj. Dobra, wracając do tematu. Procentowy rozkład wygląda tak, a nie inaczej. I fajnie by było, żebyście, jeżeli zwrócili uwagę na dietę właśnie w taki sposób, ale generalnie zachęcam Was do obejrzenia filmików, ponieważ jakbym Wam mówił dokładnie teraz, jak ułożyć całą dietę, to bym zrobił kilkugodzinne wykłady, a tutaj na YouTubie macie bardzo dużo fajnych filmików, więc zobaczcie sobie proszę historię moich filmów. Kolejna kwestia, na jaką powinniśmy zwrócić uwagę i na co ja też patrzyłem uważnie, ilość treningu. Ilość treningów jest nie tylko potrzebna po to, żeby spalać tkankę tłuszczową, ale żeby też wykonać jakąś określoną pracę. I oczywiście ilość treningów jest bardzo mocno uwarunkowana do podaży kalorii, ponieważ czym więcej trenujemy, tym więcej kalorii powinniśmy spożywać. Jednak jest jeszcze jedna ważna rzecz, o której wiele ludzi zapomina, a później jest: kurde, nie mam efektów, ja nie chudnę. Dlaczego? Dlatego, że nie wolno trenować codziennie. Nasz organizm potrzebuje czasu na regenerację. Jeżeli zajedziemy swój organizm, będzie bardzo wysoki stan zapalny, co zaburzy pracę, chociażby wysoki będzie kortyzol, może to wpłynąć źle na naszą insulinę, może to wpłynąć źle na pracę hormonów tarczycy, może to podnosić nam bardzo mocno prolaktynę i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Generalnie, jeżeli trenujemy zbyt dużo, możemy doprowadzić do niedożywienia również, więc powinniście sobie tak zaplanować okres Waszej redukcji, żebyście też mieli odpowiedni czas na regenerację. Najgorsze, co można zrobić, naprawdę najgorsze, to ciągle być na redukcji. Jeżeli ciągle jesteście na redukcji, to efektów nie będzie żadnych. W ogóle nie ma takiej mowy. Pamiętajcie o tym. Ja trenowałem bardzo dużo, nie będę Wam mówił ile, ale pamiętajcie, jestem zawodowym sportowcem i tak całe moje życie opiera się na sporcie. Ja mam więcej czasu na regenerację pomiędzy treningami, ale moim zdaniem optymalna ilość treningów to jest 4 tygodniowo i tyle powinniście trenować, żeby osiągnąć bardzo fajne efekty i Wam to spokojnie wystarczy, bez żadnego problemu. Teraz tak, wracając do mojej redukcji. Użyłem właśnie tych zasad, o których Wam teraz powiedziałem. To są takie najważniejsze zasady, które moim zdaniem należy zwrócić uwagę. I tym się kierowałem tak naprawdę cały czas. Jeżeli chodzi o kaloryczność diety, w moim przypadku na początku zacząłem około 4500 kilokalorii. Jest to bardzo dużo, ale to jest powodowane tym, że po prostu moje zapotrzebowanie kaloryczne jest duże, bo mam aż 10 jednostek treningowych w tygodniu. Jest naprawdę bardzo dużo. I 4500 kalorii to jest taka kaloryczność, przy którym ja trzymam wagę. Czyli to jest dla mnie tak zwany bilans zerowy. I po prostu następnie schodziłem z tą kalorycznością coraz niżej, niżej i niżej, aż szedłem do 3000 kilokalorii. Przez przestrzeni 3 miesięcy. 3000 to był taki najniższy pułap tak naprawdę kaloryczny, który miałem. I jak Wam mówiłem, zaczynałem z wagą 107, skończyłem redukcję dokładnie z wagą 96 kilo i te ostatnie 4 kilogramy po prostu odwodniłem się. Oczywiście Wam nie polecam się odwadniać, bo to jest bardzo głupi pomysł i każde odwodnienie powoduje osłabienie organizmu i nawet zbyt mocne odwodnienie może być dla nas śmiertelne i niekorzystne i bardzo, czyli zagrażać naszemu życiu, tak? Ale generalnie w sportach walki, kiedy właśnie mamy ważenie, bardzo często się odwadniamy. Odwadniamy po to, żeby mieć ten niższy limit wagowy. Co jest w tym okresie jakby powiedzmy tej całej redukcji najważniejsze, na co jeszcze warto zwrócić uwagę, żeby ona przeszła poprawnie? Oprócz diety, oprócz regeneracji, co Wam mówiłem, jest bardzo istotne i kwestii treningowej, musimy zadbać o inne czynniki, inne aspekty, które wpłyną na to, że będziemy czuć cały czas się dobrze, nasze samopoczucie będzie bardzo fajne i poprawne. Co możemy tu wliczyć? Różnego rodzaju odnowy biologiczne, jeżeli możemy sobie na to pozwolić oczywiście. Ja miałem pracę z fizjoterapeutą również, ponieważ wiecie, jeżeli trenuje się dużo,
to mięśnie też mają swoją wytrzymałość. Dlatego jeżeli ktoś planuje bardzo mocny, intensywny okres treningowy, fajnie byłoby, żeby też tutaj współpracować z fizjoterapeutą. Też po to nawet, żeby skorygował jakieś wady podstawy. Kolejna kwestia, suplementacja. No i tutaj może przy suplementacji na chwilkę się zatrzymam. Suplementacja przy redukcji, przy mojej redukcji, przy waszej redukcji jest o tyle bardzo istotna, że kiedy mamy ujemny bilans kaloryczny, dochodzi do pewnego rodzaju niedoboru składników pokarmowych. Czy to nam się podoba, czy nie? Wraz ze składnikami pokarmowymi nie dostarczamy sobie witamin oraz minerałów. Czyli mamy niedobory w diecie. I na przykład naprawdę nie uwierzycie mi, że pracując jako trener dietetyk, jak bardzo często spotykam się na przykład z kobietami, które poprzez zbyt długą redukcję mają anemię, bo po prostu mają niedobory w diecie. Dlatego właśnie warto robić badania, bo inaczej się o tym nie dowiecie, że macie takie, a nie inne niedobory. Tak więc moim zdaniem, redukując się, warto kupić sobie bardzo dobry kompleks witaminowy i minerałowy. To jest pierwsza rzecz, którą powinniśmy zrobić. Warto zadbać o pracę swoich jelit, bo w końcu jelita to nasz drugi mózg, czyli fajnie byłoby sobie kupić probiotyk. Moim zdaniem to byłoby bardzo fajne rozwiązanie. Pozostałe suplementy to już jest kwestia bardzo mocno indywidualna i możemy dodawać, możemy nie dodawać. Jaką suplementację ja miałem dodatkową? Używałem ashwagandę, bo to jest bardzo dobry adaptogen, wpływa bardzo fajnie na regenerację, samopoczucie, lepszy sen. Używałem produktu, który nazywa się MZB, czyli cynk, magnez, witamina B6. Też jest to dosyć fajny produkt, bo oprócz tego, że wpływa bardzo fajnie na układ nerwowy, pozwala go regenerować, wpływa na pracę układu mięśniowego, ale również wpływa pozytywnie na jakość mojego snu i regeneracji podczas snu. To było też bardzo fajne. Odżywki wysokobiałkowe używałem, ale w kontekście uzupełnienia diety. Nie codziennie jadłem odżywkę wysokobiałkową, bo czasami wolałem zjeść na przykład jakieś mięso, czasami wolałem zjeść jajka, a czasami wolałem po prostu sobie zjeść płatki z odżywką wysokobiałkową, ponieważ bardzo to lubię, tak? Więc odżywka wysokobiałkowa to jako zamiennik, jeżeli po prostu jest. Do tego wszystkiego, żeby gdzieś po prostu, pomimo nawet redukcji, utrzymać wysoką intensywność i automatycznie regenerację mięśni, cały czas używałem w ten okres właśnie produkty kreatynowe, bo też tutaj ona, kreatyna, przede wszystkim nam pozwala wytwarzać więcej energii, tak? Więc to jest, jeżeli zwrócimy uwagę na taki proces, który nazywa się szlaki energetyczne, czyli jak nasz organizm wytwarza energię, w jaki sposób i ją wykorzystuje później, to pierwszy szlak energetyczny, fosfagenowy właśnie zachodzi dzięki udziału fosfokreatyny. Dlatego kreatyna jest bardzo fajnym suplementem. Można używać nawet na redukcji. Jak chcecie troszeczkę więcej na temat kreatyny się dowiedzieć, wejdźcie na moją stronę akoprzosta.com, a tam macie pełny artykuł o kreatynie i będziecie mogli z tym się zapoznać. I moim zdaniem to jest taka najważniejsza suplementacja, na której moglibyśmy się skupić. Możemy oczywiście używać jakiś kwas alfa-liponowy dodatkowo, witaminę C, jeżeli mamy niedobory i to jest moim zdaniem ważne, to też akurat używałem przez całą redukcję, to jest omega-3 z witaminą D. Używałem jedno, jak i drugie, ponieważ zapotrzebowanie tutaj wzrasta, a omega-3, czyli niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe, wielonienasycone, musimy sobie dostarczyć, bo nie umiemy ich samodzielnie wytwarzać. Teraz tak, opowiedziałem wam głównie o takich zarysach, czyli praktycznych radach, które chciałbym, żeby wam się przydały. Moja redukcja przechodziła bezbłędnie, nie było w ogóle żadnego problemu, waga cały czas fajnie spadała, nie było żadnego spadku energetycznego, nie miałem ani żadnej choroby po drodze, wszystko szło planowo. Dlatego, że właśnie zadbałem o te wszystkie czynniki, które wam teraz wymieniłem. Jeżeli zrobicie to samo, obiecuję wam, że również uda się wam zredukować tkankę tłuszczową, tylko nie umiem powiedzieć wam ile, bo każdy z nas jest inny, ale na pewno to przejdzie pomyślnie i bardzo, bardzo fajnie. Więc naprawdę fajnie byłoby, żebyście u siebie w życiu zastosowali te rady. Na koniec powiem wam o takiej rzeczy, która moim zdaniem jest gdzieś tam najważniejsza. Jak wyjść z redukcji? To jest bardzo fajne, tak? Jak wyjść z takiej redukcji? I powiem wam, co ja robię aktualnie. Jako, że ja chcę troszeczkę przytyć, ponieważ jakby ta waga, którą teraz osiągnąłem, jest taka waga moja startowa, tak? Czyli taka waga, z którą się będę bił na walce, ale nie chcę przytyć dużo. Więc to, co zrobiłem tak naprawdę, to pojadłem sobie dwa dni, tak? Dwa, trzy dni sobie po prostu pozwoliłem na nieleczenie kalorii, jedzenie wszystkiego, co mam ochotę i po tych okresach kilka dni po prostu z powrotem wróciłem na dietę. Może dieta to jest złe słowo, ponieważ na zdrowe odżywianie wróciłem i nawet nie do końca liczę, co ile jem, ale staram się po prostu patrzeć na to nawet tak bardziej na instynkt. Czyli staram się bazować na tych samych produktach, na których bazowałem podczas stosowania redukcji, tylko nie zawsze je liczę. Czasami je liczę,
liczę, sprawdzam dokładną gramaturę i kalorie, czasami ich nie liczę, ale najważniejsze jest to, że kiedy kończymy dietę, żebyśmy od razu nie zapominali o niej. Nie możemy sobie pozwolić na to, żeby skończyć dietę i od razu zacząć jeść wszystko normalnie, bo wtedy zawsze, naprawdę uwierzcie mi, zawsze jest nadwyżka kaloryczna. Jeżeli będzie nadwyżka kaloryczna, z powrotem zaczniemy tyć i niestety wrócimy do punktu wyjścia. Jeżeli mamy dietę z ujemnym bilansem kalorycznym, to pierwsze, co powinniśmy zrobić po jej zakończeniu, dostosować żywienie z zerowym bilansem kalorycznym, żeby pojeść troszeczkę więcej, żeby organizm się przyzwyczaił, żeby ten głód stał się troszeczkę gdzieś tam mniejszy, żeby organizm odżył. To jest najważniejsza rzecz. Moim zdaniem, jeżeli będziemy po prostu tą kaloryczność stopniowo podnosić, nawet po 500 kilokalorii możemy to robić, to osiągniemy najlepsze efekty, nie zepsujemy efektów naszej redukcji. Zresztą zobaczcie na moje zawodniczki, które przygotowuję w zawodach Bikini Fitness. One wszystkie w sezonie pozasertowym też bardzo dobrze wyglądają, dlatego że po prostu no, cały czas gdzieś tam pilnujemy jedzenia, żeby wszystko było dopięte na ostatni guzik, że tak powiem, i po prostu nie robimy nic innego, jak zwiększamy podaż kaloryczną. Oczywiście pozwalając sobie na różnego rodzaju przesmaki. I ostatnia rzecz, która myślę, że Was zaciekawi. Na tydzień przed walką, czyli na tydzień przed ważeniem, nawpierdalałem się naleśników z Nutellą, z bitą śmietaną. 3 tygodnie przed zrobiłem to samo, jeszcze lody owaliłem. Generalnie przez cały okres miałem oszukane posiłki. Czasami to było co tydzień, czasem to było co 2 tygodnie. Moim zdaniem, jeżeli podejdziemy mądrze do oszukanego posiłku, to możemy spokojnie go stosować. Bo oszukany posiłek to jest jeden posiłek, tak? O określonej kaloryczności. Powinniśmy określić kaloryczność, jaką ten posiłek oszukany ma. Ja od jakiegoś czasu swoim podopiecznym konkretnie mówię, ile mają kilokalorii zjeść, a nie obżeranie się cały dzień. Bo to jeżeli obżeracie się cały dzień, możecie zepsuć efekty swojej redukcji. Nie będę Wam teraz mówił o oszukanym posiłku. Wejdźcie na moją stronę akopszasta.com. Jest tam artykuł o oszukanym posiłku, czy on jest dobry, czy ma sens i tak dalej. Ten film bardzo wyszedł ogólnikowy. Ja po prostu chciałem zrobić taki malutki dla Was poradnik, żeby on Wam się przydał i mam nadzieję, że on się Wam przyda, że z niego skorzystacie i będziecie osiągać zajebiste efekty. Trzymajcie się. Piona.